Kochanie, wróciłem! I się przewróciłem! Złapałem je! Ta-da! A moja żona gdzie? Co zjadamy? Nie ma mamy? Tak być nie może! Grzebień pomoże! Co by mama zrobiła? Jeszcze nie wróciła? Cały dzień czekali, aż pozasypiali. Kocem ich przykryję, po samą szyję. Do pracy czas. Kocham was. Aha. Już wróciła? Więc tu była. Czegoś spróbuję. Niech mnie aresztuje. Policja, o nie! Wow. Podpiszę się. Kłopoty mam? Już ja wam dam. Niszczenie natury. To brak kultury. Stójcie sobie. Zdjęcia zrobię. To pomysł taty? Proszę, kwiaty. Wow. Pusty talerz mam. Teraz się najesz. Zrobisz warkocze? Takie urocze? Jesteście kochani. O nie, gonię za nim. Znów? No nie. Złapię cię. Wielkiego arbuza mamy. Dziś na obiad go zjadamy. Co to? Stój, nie ruszaj się. Pomóż go zatrzymać, lwie. Szybko koło tu położę. Teraz nie ucieknie może. Brawo, nie ruszy się. Oto czapeczka, która tnie. Ruszam w koło, otwieramy. Ale słodki widok mamy. Łyżki w ruch, bo ślinka leci. Jak się rozpędziły dzieci. Chwila i nic nie zostało. Jak nam się to udało? Gdzie mój arbuz schował się? Był w kuchni, tylko gdzie? Oj, chyba kłopoty mamy. Szybko, orku, zaklejamy. Jakby nas pytał, to nic nie wiemy. Znalazł się. Zaraz cię zjemy. Proszę, zajadajcie śmiało. Pusty jest. Jak to się stało? Dwóch łasuchów mamy. My zjedliśmy. Przepraszamy. Pomysł mam. Wystarczy chwilka. Przynieś mi tych owoców kilka. Pyszny deser im zrobimy. Wszystko w paski zamienimy. Są jabłkowe, truskawkowe, jeszcze z gruszki i śliwkowe. Mamy dla was arbuza nowego. Tęczowy deser. Życzę smacznego. Jaki piękny. Zaraz zjemy. Wszystkich pasków naraz spróbujemy. Ale wyszły wam pyszności. Super deser dla naszych gości. Co za pech? Uciekajcie z drogi! Tata w arbuzie? Szybko w nogi! Co to za bobasy? A sio małe asy! Pyszne frytki zjem. Nie podzielę się. Chcecie frytki własne zjadać? To szpadlem musicie władać. Kopać ziemniaki, małe dzieciaki. Ziemniaki wykopię, frytki w żłobie. Lecę! Użyjemy traktora. Ziemniakobranie na resorach. Podkop wiertłem zrobimy. Ziemniaki liczymy. Patrz! I ziemniaki są moje. Plony dwoje i troje. Zuch, chłopaki. Pięknie zebraliście ziemniaki. Teraz je obierzemy i na frytki przygotujemy. To za wolno. Szybciej się da. Ziemniak z pracy wystrzelony i na frytki podzielony. Pracy nikt tu się nie boi. Proca ziemniaczki pięknie pokroi. Ziemniaczki poszły stąd. A warzywa jeszcze są. Dawaj je też. Strzelaj jak leci. Tak obiad robią dzieci. Wszystko wysmażamy. BHP przestrzegamy. Wow, ale kolorowe frytasy. To takie pyszne frytasy. Teraz pora pyszności zjadać. Cały dzień mógłbym się zajadać. Jakie pyszne, jakie smaczne. O nie, uciekamy. Frytek nie oddamy. Pozwiedzajmy sobie. Dużo zdjęć dziś zrobię. Widzę konika. Koń wystraszony znika. Mama załamana. Zanim proszę pana, uratujemy cię. Ale most podnosił się. Do tyłu się sturlali. Detektywa napotkali. Ja to miasto dobrze znam.
Ulicami wędrowali, ciągle śladów szukali. Widzę, że koń szedł tędy. Nie ma czasu na błędy. Koło opasek zaczepiło, detektywa unosiło. A gdy był już wysoko, coś dostrzegło jego oko. Córka w parku była. Bardzo się smuciła. Mamo, znalazłaś mnie! Wszystko dobrze skończyło się. A kto uratuje mnie? Obiad na nas czeka. Pan Anton ucieka. Nasze jedzenie znika. W domu była panika. Mama coś złapać chciała, lecz sama uciekała. Stój, ty wielki hamburgerze! Uciekł nam, nie wierzę. Cześć! Ała! Po półce gąsienica szła. To przez nią wszystko znika. Lew złapał ją do słoika. Jedzenia potrzebowali, więc biegali i szukali. Ale ciągle było mało. Prawie nic nie zostało. Kokon zrobił się w słoiku. Tylko to, co na stoliku. Gąsienica się zmieniła. Magicznym motylem teraz była. Do stolika podleciała. Obiad im wyczarowała. Ale teraz się najemy! Za jedzenie dziękujemy! O, jak dziś miło na spacerze! Buty pękły, no nie wierzę! Tobie też się rozpadają! Popatrz, tam ładne sprzedają! Dzisiaj będziesz w nowych szpilkach! Jeszcze tylko kroków kilka! A figurki tu sprzedają! Ale dość wysokie ceny mają! Wreszcie mam zabawkę nową. Cieszymy się razem z tobą. Ten kapelusz chce mieć tato. Musimy sprawdzić, czy nam starczy na to. Ciągle na coś wydajemy. Tu słodycze pyszne mają. Gdzie oni się podziewają? Porozwieszam te plakaty. Szukam mamy oraz taty. Może ty mi pomożesz? Oni za mną ciągle szli. Aż tu nagle UFO przyleciało i rodziców mi porwało. Wow. Razem zaraz poszukamy. Helikopter tutaj mamy. Z góry ich zauważymy. Już kamerę ci włączymy. Chyba widzę ich, tak sądzę. Wydaliśmy już pieniądze. I bez butów już będziemy. Szybko na dół, lądujemy. Dobrze wiem, co teraz zrobię. Za zabawki coś zarobię. To ich bardzo rozweseli. Bardzo chcę, by nowe buty mieli. Lustra tutaj potrzebuję. Na tym gwoździu przymocuję. O nie! Młotek wypadł mi z ręki. Nie uszyje nikt łazienki. Szybko złożę i uciekam. Wychodź już, bo długo czekam. W końcu jestem tutaj sam. O nie, problem mały mam. Popatrz, tato, co się stało. Będziecie to kosztowało. O nie, moje oszczędności. Nie ma tu sprawiedliwości. W komputerze program włączę. Z satelitą się połączę. To na pewno się nagrało. Sprawdzę, co się tutaj stało. Czas pokazać dowód tacie. Złą osobę oskarżacie. Więc twa siostra zawiniła. No i na ciebie to zrzuciła. Sedes upadł na podłogę. Pękł i uderzył w nogę. Ale tata pecha ma. Córciu, nowy kup raz dwa. To kosztowna lekcja była, ale dobrze się skończyła. W piłkę gram ze swoim robotem. Wszystko inne zrobię potem. Piękny dzień dziś do latania. Klapkę luźną masz od grania. Jak się z tej puszki wychodzi? Może gdy się coś uszkodzi? Nagle się dość dziwnie czuję. Chyba się coś w środku psuje. Muszę zrobić coś w tej sprawie. Robot zgubił trybik w trawie. Nie męcz się już, mamo lwa. Ja rozwieszę to raz dwa. Dla mnie łatwe to zadanie. Już na sznurku wisi pranie. Bardzo mocno ci dziękuję. Może ten tryb poluzuje.
To już druga część zgubiona. Jest awaria, brak postoju, wjechać chcę tu do pokoju. Wow! Zaskoczę cię szalonymi ruchami. Taki taniec nagrodzę brawami. Ciupnę teraz ten zielony. Jej! Śmigła tryb uruchomiony. Wylatuję z domu tego. Czas się pozbyć czerwonego. Zostaw to. Co za ptaszysko. Już przestało działać wszystko. Może na ciastko się skusi. Tryb wypuścić z dzioba musi. Najpierw zdejmę twoją klapkę. Wreszcie ktoś otworzył klapkę. Zaraz uruchomię cię. Tryby znowu kręcą się. Jeszcze mokre ręce mam. Jakiś ręcznik znajdę sam. Gdzie twój zegarek, lwie? O rany, zgubił się. Ta aplikacja pokazuje, że za drzwiami się znajduje. Stój, przecież nie wolno tam wchodzić. Dobrze, że nie jestem sam. Jak mam zatrzymać się? Wreszcie wylądowałem. Tylko pytanie, gdzie? Uwaga, bo lądujemy. Jak my stąd wyjdziemy? Te kraty się nie ruszają. Rury tu chyba mają. O nie, znowu wciąga nas. Wydostać się stąd czas. Potrzebny nam będzie jakiś plan działania. Jesteś gotów do latania? Poradzisz sobie doskonale. Nie podoba mi się to wcale. Spadam! Zaraz w ściekach wyląduję. Jeszcze tego pożałuję. Trochę kulek tu wrzucimy. Raz, dwa. Koszyk obniżymy. Patrzcie, nawet się udało. Malutko ścieków zostało. Pokazuję, by iść tam. Dużo kulek połączymy. Kamieni na nie położymy. Oby tylko zadziałało. Zrobić przejście się udało. Nikt z was nie uwierzy. O, twój zegarek tu leży.